Dobra. No, witam. Witam. Witam, cześć, Cześć, tutaj witam. Belka. Wolk, tutaj od razu Krasz, się jeszcze trzeba ustawcie. ustawić Serio. punkt mniej więcej awaryjny, jeżeli jesteśmy łączni, Bez przy mnie do życiu, tą pieprzenia. artylerią pojedziesz. Dobra sprawa. Jakieś Dawać do szeregu, informacje? hackera, grerka. Tak, chodzi na żółto, znaczy załóż opaskę Jasne. żółtą. Dobra, mniej więcej wiem, co Krivo oglądać, co nie. niebieską. Czego? Po prawej. Kto jest sanitariuszem? Damian. Damianu na czerwono. Tu jest nas sześciu, tak? I tyle Jest. funkcyjnych, tak? Jeszcze saper. Aha, nie, to saper Radio nie sobie dzisiaj. zostawimy. Kanał pierwszy. O, No i fajnie. zapraszam do przezbrojenia. No. Słychać mnie na radio? Tak. Jeszcze Coś się dzieje. częstotliwość, Tu sprawa. Rakety się słyszą. Gierka. Danek, czek. No, słyszę. Na rabciach. Dawid, to jest radio. Raker, radioczek. Reker, nie słychać cię na radio. Zobacz, czy kanału nie zmieniłeś. No, jedynkę mam, 168. Mamy 372,3. Podaj radio, przedstawię ci. Już. Chyba, że padaka weźmiesz. Mogę wziąć padaka, bo jestem medykiem, także zresztą. Co tam? No, jakby nie było padaków na wypadek. Kenji? No. Ja jestem mechanikiem, mam brać narzędzia? Czy mogę zostawić? Możesz wziąć, może się do czegoś przydadzą. Okej, no to będę trzymał w plecaku. Dobra, oddaję, przestawione. Spasiba. No dobra, to weź co tam wam potrzeba, wiadomo, ammo, jakieś te bandaże, nie? Medyk, żeby pamiętał o tych wszystkich płynach, strzykawkach, Wiadomo. strzykawkach do szycia. Sierżancie Kenji, tutaj macie te, wskaźniki laserowe, pobierzcie sobie na ziemi. Dobra. Tylko sami no to dobra. przy drużynie, żeby mi Do kiedy zbrojenia. Jasne. Dużo nie ma sprzętu, ale... Dawid. No, co jest? Jakbyś gdzieś widział zestaw do szycia, to daj znać, bo nie mam faktycznie. Okej. Jakbyście mi mogli powiedzieć jeszcze raz waszą częstotliwość? 3, 7, 2, 3. 3, 7, 2, 3. Jerry, dodatkowo jedna razówka powierz. Jak przyjął? Raker, radioczek. 5. Proszę. Która jest godzina? 7 rano. Okej, 7:05. Zestawy do szycia mogę brać normalnie, nie było nic mówione, że nie można, tak? Trzeba nawet. Powtórz. Harasz. Przyjął. Kenji, jeszcze dwa ładunki wybuchowe wziąłem, aby się do czegoś przydały. Szeregowy. Pytanie, znaleźliście mikrodagry? Dowódcy mają ze sobą, a reszta nie ma. Przyjął. No to już wiesz.
A dowódcy operacji to już nie chcieli dać, kurwa. Poradzimy. Dobra, teraz tak, dowódca zwiadu. Gdzie jest dowódca zwiadu? Pięć. Dowódca zwiadu to był... To był Wolter. Belka Radio Tech. 5-5. Wolk, powtórz. 5-5. Zwiad zbyszne HQ odbiór. Pod barakami macie do pobrania wskaźniki laserowe. Jak przyjąłeś? Wiadomo, jakie auto bierzemy? Nie, nic nie wiem. Urala, czemu nie gaza? A gaz jest chyba dla HQ i takich tam. Kurwa, pogadę. Drugi dla artylerii. Artyleria. Tam przez broja. Serio? Zajmijcie nam jakiegoś. Ten jest ładny. Mierzymy? Laser, jak się podoba. Kędzi, może gazem pojedziemy. Chyba już zajęte, co nie znaleźć. Raczej nie. I to do jednego się zmieścimy wszyscy. No, do Urala też nie. Ale z gaza można strzelać naokoło, nie? Jeden strzelec jest. Z Urala też można, z tyłu. No, a widzisz, ja w gazie w każdą stronę. Ja chyba już dla HQ jest, ale zapytam. A dożyjesz? No... Tutaj Belka z dla HQ z pytaniem, no, czy możemy gaza zabrać tego pancerzonego. Jest ładny cerownika, ale to sobie zaraz sam sprawdzisz. Dziękuję. Że teraz nie opuśćcie grupy drugą, zrobimy wam podstępy wobec tej. Potwierdzam, Belka jadę tylko dwoma opancerzonymi gazami. Tak jest. Czyją. Belka, zróbcie zbiórkę pod tym budynkiem, obok pojazdów. Okej. Okay. Pistolowniki do broni były? No, odmawiam. Kenji, HQ, mówię, żebyśmy brali gaza. Tak, chciałem. Mogę załadować tam ammo do AT? Co ja mówię, do MG? Możesz załadować. Jak będziesz nosił, to weźmy medykamentów trochę pod razę. Jakbyś mógł. I magazyn... Nie, nie. Dobra. Zaraz, ATK nie mamy, tak? No, nie lecę tam, więc ja już przyjadę. Wszyscy. Nieważne, już jest zapakowana amunicja. Dobra, ty gotowi wszyscy? Si, senior. Tutaj Belka, meldujemy gotowość do wyjazdu. Sekund nieoperacyjny.
Jestem. Dobra, ładujemy się do gaza, tylko pierwsza. Raka nieoperacyjny, panowie, dajcie mi chwilę. Może już do gaza wejdziesz. Właśnie nie jestem w stanie wejść do gaza. Straciłem wzrok. Zawsze mogę go zakuć i wsadzić tam. Jeśli na słońce patrzy, to... A, zaczekamy. Okej. Na kierowcę siada. Mogę siąść teraz. Ubiegnie. Reker ponownie operacyjny. Jeli kierowca. Kto się jeszcze nie załadował? Ktoś chyba wsiadł do drugiego gazu. Kierowca. Dobra, możemy plus jechać. Się zepsuło. No i cały czas prosto tą drogą, na razie. Tu belka dojedzie kup, bo i wyjeżdżamy, mamy czekać na bok. I poszedł. Wystartował. Idziemy do przodu, czy... Do przodu jedziemy. Jak coś się zmieni, to będę mówił. Mhm. Ty zobacz, owce po bazie nam się kręcą. Nic dziwnego, że takie obsrane wszystko. Jakby ostrzał był, to najlepiej do osłon skręcać, nie? On jedzie w wyrzutnia pocisków. Mhm. Budziliśmy sobie wziąć. I tam moje C4 wystarczy. Ja mam pokaźnik. A dowód zapasów nie zapina? Po co? Mam to dostanę chyba nie. Się trzymamy tej drogi się, aż dojedziemy do ronda takiego, nie? Mhm. To już w tym mieście loser. Loser.
Baron cię w lewo. Widzę, przepisowo jeździsz. Teraz ciągle tą drogą, aż do punktu 100. Przyjął. Jak ktoś przed nami będzie, to najpierw pytać, czy najpierw strzelać? Strzelać. Pojazd przed nami. Do tego nie strzelam. Ostrzał dostajemy. Jedź, jedź, zatrzymuj tym strzałem. Chciałem wycofać. Nie jedź, bo dalej. Jedź, jedź. Strzelec, schowaj się lepiej. No, schowaj się. Pod budynki te przed nami. Dawaj, dawaj, gazu. W prawo, dawaj. Dawaj w prawo. Pod mur. Do muru nie przebij. Możesz wjechać do środka. Jest po prawej wjazd. Powiedzcie mi, jak przyjedziemy. Bo ja... Jedź jeszcze przez mur. Chyba to mocno pierdala. Tak, chowaj się, chowaj. Kędzi do nas czołg wali, ten co stał na drodze. Dowódca, czy ja dobrze słyszałem jakiś komunikat do czołgu? Tak, ten co ominęliśmy, do nas wali. Dawid potwierdza. To coś, co minęliśmy, to nie był wrogi czołg? Tak, to był wrogi czołg. Mamy chyba rurę w gazie, nie? Żeby to jedną. Nie wychylać. Dowódca leży. Kurde. Gaster też. Zagaza, zagaza, zagaza ranny. Kurwa. Ja pierdzielę. Na klaty jaki był bandaż? Co? Na klaty jaki bandaż? No co? A nie pamiętam, chyba obojętnie. Coś leci. Kędzi na południowy wschód od nas jest śmigłowiec jakiś Mi-24, nie wiem czyj. Czy
czy ją może być nać? No, będzie potrzebne, ale jeszcze chwilę wytrzymam. Jakby co, jesteśmy za drugim budynkiem. Raczej myśliwiec. O, w każdym razie znaczy. I tu się zgodzę, zgodzę. Jest jeszcze ktoś ranny albo dostał opór, nie? Grę. Dawid. Meldujcie, w jakim stanie jesteście, panowie. Duster ciężko ranny. Dawid średnio ranny. Skończyły mi się bandaże. Co z tym ciągiem? Teraz można wyjrzeć. Sprawdzę. Stoi jak stał. Dobra, a gdzie jest ten ciężko ranny? Południowy zachód. Za budynkiem, tak? Potwierdzam, na rogu. Dowódco też proszę tu przyjść, skończę pana opatrywać. Czołg stoi w miejscu, nie prusza lufą. Ale celuje w waszym kierunku, więc trzeba uważać. Tak, 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 dawaj, stada. Da, no. Biorę lewą nogę. Dobra, i tak trzeba obie załatać. Ty tu, Dawid, weź osłaniakę. Tak. Lewa zabandażowana. To tą nogę jeszcze musimy skończyć. Prawą bandażuję. Jałowym go tam ciapnę. I już go będę szył. Gdzie jałowym? Jeszcze na całą nogę rozwalona. Dobra, ściągam stazę i... Nie rusza się teraz przypadkiem. Dowódco, co z panem? Jeszcze noga. Cały i zdrowy. Dobra, nogi okej. Okay. Chuj, rozerwał mi się dobra. To nie był kurs Hendziego. Mam jeszcze stazę na nogach. Dobra, nie ruszaj się, teraz ci rypnę ten sulfit fizjologiczny. Chuj, teraz jeszcze na torsie. Dobra, już się to zajmuję, tylko mu podam mu krew, nie? Na przeznaczenie. 215. Trzeba się zabandażuję, tylko poskrzywaj to potem. Już. Już leci. Cię załatwię. Już cię łatam. Dobra. Powinno być wszystko okej. To zdejmuję stazy. Zdejmuj. Stazy już powinieneś mieć dawno zdjęte. Jeszcze przed chwilą były ten... A, no chyba, że krwawiłeś, no to tak. Strzyj jeszcze nogę raz. Już. Jestem w trakcie, stary. No, chyba chcesz mieć dobrze zszyte wszystko, nie? Dobra, na glebę. Też tu można łazić. Kroplówką. Leż. Leżę. Chyba nie chcesz, żeby ci się igła złamała. Tak, swoją drogą, może wejdziecie pod budynek. Powtórz? Nie. Pod budynek bardziej, żebyście weszli. Dobra. Poddasz. Dowódcę znaleźć muszę, bo nie wiem, nie odzywa się nic na radio. Dozwał się. Tak?
Tak, podawał kierunek śmigłowca. Przy wyrwie w ścianie. Dowódca, co z panem? Dobra, wejdź tutaj bardziej pod budynek. Dobra, gotów jest. Idę na drugą stronę budynku. Powtórz. Rekord, masz radę połatać wszystkich? Już łatam. Wszyscy praktycznie połatani. Narabek, co z tobą? Przyjął. Panu muszę tylko krew przetoczyć. Chłopaki tam są połatanie, przytacza mi krew, jeszcze panu by się przydało krew przetoczyć. Jak tam z bólem u pana? To jakby coś, to mam adrenalinkę w gotowości. Dobra, przytaczam panu krew, no. Proszę się nie ruszać. No. Wiem. To mi jest nasze? Nie wiem. No już go nie widzę. Laster, jak tam przetaczanie u ciebie? Zakończona, chyba jeszcze potrzebuję. Spytaj się dowódcy, czy to nasz. Już tam chyba na radiu gadał z głównym dowodzącym. Dobra, idę się tam nimi zająć. Osłonię to dowódcę. Nie, no już nie widzę tego śmigłowca. Nie, no stoi tam, gdzie... Znaczy, wisi tam, gdzie wisiał. Blaster. Tak. Jak chcesz strzelać, to się trochę odsuń, żebyś płomienie pod dupie nie. Nie, sprawdzałem, czy da się namierzyć, nie da się. Jak tam twoja krew? Przetoczona. Dobra, idzie jeszcze. Pincet. Pinceta. Jak to nie pomoże, to już nie wiem co. Dawid. No. A ty się nie łatasz? Skończyły mi się bandaże, ale chyba nie krwawie, bo nie mam na oczach, wiesz, krwawych śladów. A czemu mi nie powiedziałeś, że ten... Nie upomniałeś się o tak? No bo załatałem się tyle, co umiałem i nic mi się więcej nie dzieje. No wiesz co, ja tu widzę, że troszkę ci jednak cieknie, a poza tym masz stazę na dnie. Na dwóch. Na dwóch? Tak. Prawka na dwóch, to jeszcze lepiej. I właśnie chyba te stazy mi całkowicie zatamowały krwawienie. Nie wiem, czy mi tam pisze, że krwawie. Mówię ci, nic mi po twarzy, wiesz, nie leci, nie? Dobra, już ci ściągam stazę. No, właśnie tak. Nie takie... O, teraz leci mi krew. No, dopiero teraz leci mi krew, nie? Jak mi zdjąłeś tą stazę. Dwie stazy mi całkowicie zatrzymały krwawienie. Więc się nie upominałem, nie? No dobra. Ej, w ogóle nie takie obrażenia miałem. Pikuś. Z krwią u ciebie okej. Morfiny, adrenalinę, co potrzebujesz? Na razie nie. Sprawdzę ci tętno jeszcze. Dobra. Niepokoi mnie to mi. Grarek, chodź pod budynek, sprawdzę cię. To jest na 99% nasze. To nasz myśliwiec przylatywał i nie strzelał do siebie. Tylko, że mi były dwa z tego, zauważyłem. Bo jedno poleciało na east, drugie jest na west.
Okej, okay, no to ja wiedziałem tylko o jednym. To ja wiedziałem tylko o tym na południu. Nie strzelę, bo stoję przy tobie. Ja sobie idę po bandaża do gaza. Albo na jak status? Kolei? Grerek, okej. No bo co, i co z tym czołgiem? Mocyżuję czołgu. Sprawny jeszcze? Chyba tak. No to lepiej się nie wychylać. Te śmigłowce, co latają wokół nas, to są nasze? Nie. Kędzie, tak proponuję się wrócić może po jakieś zapasy medykamentów, bo mi wszystkie już wyszły. Osobiste. Sprawdzałem, nic już nie ma. Wszystko pozabierane. Teraz nie wrócimy, bo znowu na czołg wpadniemy. No nie wiem, jak chcesz. Wiesz co, jakbyś potrzebował, to ja tu mam tą apteczkę taką dużą, także... Krzyż do mnie, będę wyjechał od razu do ciebie. Okej. Okay. Proszę się nie ruszać, do co chwilę. Dobra. Belka przyjęła. Mamy zgodę na eliminację Helki wrogiej. Tylko za dużo odległości. A czoł wygląda, jakby był dalej sprawny. No nic na to nie poradzimy. Rekker, tu masz w pojeździe jeszcze medykamenty, tam płyny są też. Płyny też są? To co, narabek? Podejdziesz. Tam w medikicie, jak rozpakujesz. Skrzynkę wódki. Od lewej? To wiem, ale na razie płynów nie... jeszcze panu muszę podać. Bo pan widzę, że tam ma słabo. Jako że proszę tutaj za gaza i... Trzymali, mówimy z tej rury, 200 metrów. Tylko on jest akurat frontonowy, pomijamy. Obstawcie perymetry, poskładamy się i będziemy ruszać na południe. Dobra, idzie sól. Blaster jest, a tak, u nas? On jeszcze tam miał słabo z krwią. A Blaster, gdzie jesteś? Gdzie wtedy? Tylko nie wychylajcie się za bardzo, bo ten czołg was namierzy. Dowódca, raczej czołg jest niesprawny, bo już by nas dawno strzelał, jak przechodzimy pomiędzy gazem a budynkiem. No, lepiej zachować trochę ostrożności. Dobra, już niedużo tej sali fizjologicznej do pana. Dobra, dzień. Dowódco. Suche usta. To dobrze. W sumie. Dowódco. Może wykorzystać różnicę terenu i podbiegłbym dołem, tak żeby ten czołg nie widział, przywalił mu z jednorazówki od tyłu. Aż z tego to niewiele się zdziała na czołg. Z tyłu jakby przywalić mu z tego? Rekker można jeszcze prosić. Jeszcze? Jeszcze tej soli trochę. Dobra. No. Posmakowała, widzę. Tylko tak ostrożnie, bo później się pan przesoli. Dobra. Dobra. Idę sprawdzić Blastera. No. Jak
gdyby cię zbierać na kierunek Southwest, ruszamy. Zajebiście. Po co to kopałem? No stary, w dowódce już chyba czwarty worek leje. Ty poleżysz jeszcze chwilę, chyba że będziemy musieli ruszyć. Czeka, prrr. Nie rusz. Dowódcy blasterowi jeszcze muszę przetoczyć trochę płynów. Przyjął. Czekamy. Ruszamy piechotą? A, już nie ma sensu jeździć. Ma co strzelą. Mi-24 zdjęli podobno, ale nie wiadomo, co tu jeszcze jest. Mhm. Jesteśmy połatani, tylko jeszcze płynu uzupełniamy. Zaraz odgramy. Stoi możliwe, że jest nieaktywny. Nie widzieliśmy, żeby się ruszał ostatnio. Taki mamy zamiar bez odpowiedzi. O! O, dzięki Reker, jednak mnie spadałeś konkretnie, już się czuję dobrze teraz. No, jeszcze troszkę zostało do przytoczenia. A Reker jak zresztą, mogą biegać już? Po łatanie i moje płynie? Jeszcze chwila. Dobra. Ładny spacerek będzie. Czy pojazd tutaj zostaje, czy bierzemy go ze sobą? Zbudka idziemy. No to muszę pobrać tamte medykamenty z niego. No panowie, teraz mi się nie wykrwawiać, bo zostało mi 250 ml soli fizjologicznej. Jasne, co mi wycieknie, to wypiję. To się nazywa dobry pomysł. Dobra, kilka, panie. Wszyscy gotowi na co? Southwest strzały. Daleko, nie interesujcie się. Na 210 odległość jakieś 600-700 metrów za żółtymi drzewami, tam gdzie zmierzamy. No, to już coś do nas. Mówiłem. No to myślałem, że o tamtych daleko mówisz. Uważaj, na ten ostrzał nie wychylać się za bardzo. No i czysto. Ruszamy.
widziałem za mną. Wolk już walczy, walczy. Wolka do HQ, mamy iść na swój punkt, czy od razu do Plutonu z Wolkiem? Czy ją? Sprawdźcie mi te budynki. To leci nie nasza prawdopodobnie. Albo nasza, odmawiam to bakan. Czerwony budynek czysty. Uważajcie po prawej i będziemy mieć to miasto Liestal. Podobno dużo wrogów tam jest. Liestal. Ruszamy, Bryka. Nie zostawać. Azymut? Widzę radar artylerii na 100. Ostrzał, ostrzał. Tam, kolan do nas. Z lewej. Z miasta. Ale mi się dzisiaj język plącze. Stres? Bunkry, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ja pierdolę. Z każdej strony coś. Amerykanie? Jedzie Abrams z posterunku na drodze. Coś tu jedzie. Pojazd na drodze. Abrams na 280, Abrams na 280. Abrams skręcił, jedzie w kierunku miasta naszego celu. Sachseln. Northwest. Northwest, śmigło. ...320 śmigłowiec. Zajebiście, zgubiłem ich. Dowódca, mieliśmy ruszać dalej? Walą do mnie. Mamy. Ups. W
Halo. Dowódco. Cofać, cofać. Osłon. Zani. Potwierdzam. Też potwierdzam, aczkolwiek się zgubiłem. Trzy osoby znajdują się na 142.096. To jest mniej więcej na 120 od dawnej pozycji. Tego obrońca. Rzucę biały dym na wzgórze, spróbujcie to zauważyć. Róż do bazy, z amunicję nabierzemy. Kurde, znowu mi uciekli. No bo co, na jaki kierunek poszliście? Na east, south east. Przyjąłem, ruszam. Stwierdzam. Zostawcie się w tych drzewach, będziemy testować. Gdzieś tam coś zostało jeszcze. Dawid może znaleźć nas? Widziałem już was, idę do was. Jestem medykiem. Dobra, jestem. Ahoj. Przyłączę się do kopania. Widzę chyba naszych, no 40 na 30 kosztodowo.
Stawialiście okop może? Proszę bardzo. Piechota, dwóch ludzi przy namiocie na 60 przy dużym czerwonym budynku. Potwierdzam i w kółkach też. No jak gówno widzę stąd. To masz ciekawy widok. No bardzo. Bardzo ładnie. Bezłów nad nami. Nami. Jeden żołnierz na zymucie 50 przy drodze. Zmierza w naszym kierunku. Będę go obserwować. Bakan się przyzwyczaja. Gdzie on biegnie? Tu jest gdzieś ten człowiek. No bo co, ten jeden kontakt to chyba jest nasz. Na jakim azymucie? Obecnie jest na azymucie 20 w dolinie. Nasz kontakt. No spójrz, ma chyba na nasz mundur. Ty, no tak wiesz co, widzę 3 po 3, ale... Blisko? W tej dolinie. Jakieś 400 metrów, teraz by się schował za wzgórzem. Ty no. Dziwne. Skąd się tam w ogóle wziął? Może się zgubił. Wszyscy się dzisiaj gubią. Tak. Szedł w kierunku północno-zachodnim. Doliną. Ale wiesz, on przecież tam całkiem z drogi, nie? Na azymucie 50, nie? Może buchał wczoraj. Trzyma go do dziś. Może.
A nabuchany czuje się jak nieśmiertelny, nie? O, widzę go. Dobra, co? Całkiem spierdzielił. Gdzie jest? No, zatrzymał się sobą. Ale był na zymucie 340. Aha. Dowódca wrogi myśliwiec. F-22. Leciał w kierunku północno-wschodnim. Dowódca, jak przyjąłeś? Tak, już mu dałem, dzięki. No i leci. Popierdziela nieźle. No ale zwrot zrobię. Zwrot może. Zmienił kierunek. Ty, co się z nim dzieje? No lata sobie. Nie no, to amerykański. Amerykanie? No. Tak, Abrams. Tak wygląda, ale... To F-22 był, nie? Tak, Raptor. No to kurde. Ale ma głównie uzbrojenie przeciwlotnicze, więc nam nie zagrozi gorzej z naszym myśliwcem. Dobra, ale on ma działko, tak czy siak, nie? Tam. No. Okopie się i mi nic nie zrobi. Ty no, przecież ja to bym już 10 razy zemdlał. No, byłeś wyćwiczony. Co robisz? No jakby nas zaszli od tyłu. Dowódca Zymut 60, śmigłowiec. Możliwe, że to nasz. Czyżbyś nasz śmigłowiec zestrzelił Mi-24? Igo. No nie. Co on gada? Że niby śmigłowiec, którego widzą, zestrzelił Mi-24. Mi-24? To też śmigłowiec. No, że śmigłowiec zestrzelił. O, poszli. Ciekawe, czy był to skuteczny ostrzał. Zerknijmy. Kupa gruzu. No. Ale namiot z żołnierzami już nie. Tak samo jak budynek. Widzicie tego Pantera? Dawid nie potwierdza. Dowódca jest za prawdopodobnie tym czerwonym drzewem. Bo stamtąd idą jakieś strzały. Na prawo od czerwonych zabudowań. What? Bo coś z tyłu? Tak bardziej z lewej, tutaj na północ. Właśnie gdzieś tam, w okolicy. To jak tam ten ziomy się. Tak, ale tam nic nie widzę. Ja tym bardziej. Może jakiś rykoszet albo coś? Biały dym w mieście. Wiesz, myślisz, że osłonisz się tym przed śmigłowcem. Co mówiłeś? Że żołnierz myśli, że się tym osłoni przed myśliwcem, znaczy przed tym śmigłowcem.
Zaraz po nalocie to rzucił. Czemu oni w ogóle nie 340, pojedynczy kontakt, nie wiem czy to nie jest ten... Nie wiem, może tam mniej kontaktu, bo przecież jakieś tam ciężarówki widzę. I namiot. Teraz do czego oni strzelali? O, patrz, Black Hawk. Ale zawinęli za nim. No, wal do nich z Mingana, Black Hawk. No, Black Hawk im nic nie powinien zrobić. No wiesz, minigun zawsze coś. Tylko, że oni... O, i poszedł. Pięknie fruwa. No właśnie widziałem, że... Tu mają jezioro. Może tam dalej? O, tu jest. Pod nami. Tak, tak. O, przed nami jest gościu. To jest ten, co mówiłem. Zdjęty. Kontakt zdjęty. Wstrzymać. Kurna, wstrzymać! Na poprawkę, no co? Dowódco, proszę o pozwolenie na pójście do tego kontaktu i sprawdzenie, kto to był. Raczej droga będzie bezpieczna. Pójdziemy wszyscy zaraz. Aha. Zombie, to możemy ruszać. Dawid i Rekar potwierdzają. Dobra, to ruszamy tak jest. Szybko w miarę i nie tak po otwartym. Chodź, sprawdzimy to tam. W miarę możliwości. No. Tyle czasu tam kopy kopałem. Tędy nie przejdziesz. Jak nie przejdę? Ja nie przejdę. No a później będzie Raker, pomóż, kostka mnie boli. Ho. Dzisiaj leciutki, jestem tylko 20 parę kilo mam na plecach. No ja ważyłem trochę więcej, ale po tamtym ostrzale to już... No. Miejcie na uwadze, że może być ostrzał, tam gdzie się jara wszystko, albo z tych budynków przed nami, gdzie taka biała stepowa jest. Kontakt na zmucie ogień. Zimu to ogień. Strzelacie. Dowalił. To biegniemy dalej. Nie no, będę musiał to zapisać. Ja też. Zapisz ty to. Dobra. Mistrzostwo. Rakiet, kto to powiedział? Ty, nie wiem, może Blaster? Dobra, osłaniajcie mnie, ja sobie sprawdzę tego kolesia. A nie, tam już dowódca podbiegł. Ale ja chciałem go sprawdzić. To tak wesoło. A nic, śmiejemy się z Azymut ogień. Belka, bo tak, wygląda gdzieś, zaczynamy od punktu bunkru do skupa. No z odległości nie da się rozróżnić. Tym bardziej, że jeszcze ma te same plecaki ma. Mają. Wszystko takie same mają, tylko tą jebaną flagę. No, mundur inne maskowanie. I kamizelka. Ale z odległości to nie da się tego rozpoznać. Jakby nie patrzeć, Dawid, twoja zdobycz. To jest taki, będzie wolny wchodzić do miasta, my zaczynamy od bunkry, po zwłokę taki punkt. Będziemy podchodzić tym wąwozem. Jak do próby poruszamy wzdłuż wąwozu na wschód. Przyjął.
Będziemy mieli teraz 52 zamiast 24. Będziemy odbijać na lewo do tych skał na górze. Dubelka też nie potrzebujemy. Ale możecie rozpoznać teren wokół domu, gdzie nikt tu nie podchodzi. Rozciągnijcie się w linię, będziemy podchodzić. Dopiero jest skrajną prawą. A ja wezmę twoją lewą. Pod pojazdem jest. Pod ciężarówką. Nie mam pojęcia, ale raczej tak. W bunkrze po lewej stronie od AA jest gość. O, dobra, zdjęty. Postępujcie uważnie. Wolą na dowódcę. Czerwony budynek. Spokój, jeszcze mnie trafili. Czerwony budynek chyba. Zdjęty. Już myślałem, że to granat tu wylądował. Nie, nie, tylko dymny. Sprawdzę cudowo. Nasz po drugiej stronie? Biorę prawą. A, dobra. Fajnie, nie, tu już to jest. Czy na górze jest okienko? Jest okienko. Ostrożnie tam dobie, żebyś nie spadł. Jasne, ja nigdy nie spadłem. Chujnie. Ten ceglany budynek, który sprawdzaliście. Parter sprawdzony. Nasze śmigło, nie? Chyba mamy tylko jedno śmigło. Tak, tak. Nie zobaczcie ten bunkier. Jak sprawdzamy, to ruszamy do bunkra, tylko oznaczonego na mapie. Właśnie, Dawid, jak z twoimi opatrunkami? Co znaczy? Pokradłeś coś? Nie, nic nie brałem, nie miałem kiedy. Ja chcesz to tutaj weź. Patrz do jego plecaka. To co, ty bierzesz, czy ja mam wziąć od niego? Ja ci daję. A, to ja w plecaku za bardzo miejsca nie mam. No to ja sobie wezmę od tego żołnierza. W sensie, że wiesz, sprzęt od niego, nie z plecaka. Ruszamy pierwsze zabudowania, te białe budynki. A, w jego plecaku, dobra. Tak, tak, nie w twoim. Dobra, to... O, to mi starczy. Nie zrozumieliśmy się. A i znowu pełny ekwipunek. Dobra. Nasi są tam pod bunkrem. Gdzie? Tam dalej pod bunkrem, już pod zabudowania. A, już widzę, dobra. Dawajcie do budynku. Artyleria. Dawaj do bunkra. Ale mi to trup
ruszyło, Jezu. Jakiś kontakt na wzgórzu na East, nie wiem czy to nasz. Chowa się za skałą. Walą w pole. Raczej nie nasz. Kto to strzela? To nasi czy to? Nie mam pojęcia, może Ukraińcy. RSD za mają. Jaki rozrzut. Sprawdzą ciężarówkę. Rekker i Dawid, podajcie pozycję. Jesteśmy w bunkrze. Przyjął, przemieszczajcie się do pierwszego budynku, w którym jesteśmy. Przyjął, czekaliśmy na zakończenie rozstrzału artyleryjskiego. Dobra, chyba już koniec. Zady mili równo. Cie. Ciekawie wyskoczy. Ha, jak gazela. Wchodzę. Wchodzę swój. Gdzie są? Swoi. Na górze. Dobra, no. Będziemy przemieszczać się dalej do drugiego swoje. Budynku. Uwaga na te namioty. A jeszcze możliwe kontakty na tym wzgórzu. Potwierdzam. Co do budynku? Kontakt z wioski? Potwierdzam, Volk jest przed nami. Możliwe, że to nasi. Wstrzymać ogień, to może być Volk. Swój. Na east od nas? Pojedyncze? Odmawiam, na north od nas. Ewentualnie northeast. W mieście w każdym razie. Przyjął prawdopodobnie religijny dogołęcia na wzgórzu. Nasi są chyba przy czerwonym kontenerze, ale nie jestem pewny. Mierzą do nas. To lepiej, żeby do nas nie mierzyli. No ja już jednego z nich poharatałem. Dlatego do nas mierzyli. A. Na wzgórzu, na ich od miasta są nasi, nie strzelajcie tam. Tutaj Belka, jesteśmy w budynku, widzimy was chyba przy białym kontenerze, w czerwonym kontenerze. Belka, ruszamy dalej. Wow. Przestrzeczali? Chyba dostał ten u góry. Znaczy wróg. Dużo jest dwóch naszych na ich od miasta. Powtórz? Na wzgórzu dwóch naszych, na east od miasta. To wstrzymać, tam nasi są. Dobrze wiedzieć, bo jeden właśnie padł. Od moich kul. Skacz. Przecież już mordowałem wcześniej. Ja to sobie poczekam. Na east? Ale on z RPG do nas przywalił. Uwaga, namiot. Amerykanie. Południe. Dobra, ale powiedzcie pan swoim, żeby nie zginąć do... Już mnie opatrzyłeś? Kriwo, rzuć zielone dymko o siebie. A? Może to głupie pytanie, ale mogę wziąć amerykański MG? A możesz. Co bierzesz? Jak zmieniacie broń, pamiętajcie, żeby swojej klasy się trzymać. Żeby nie brać marksmańskiej albo innej, jak jesteście strzelcami zwykłymi.
Tak, on już nie żyje. No ale jeszcze żył, ruszał się, ja to widziałem. Kurde, to był zawadiaka jakiś. Pojazd medyczny za budynkami w stronę górki. O, ale RPG ma fajnie. Pierwsza pomoc tylko. Andrew, wiesz gdzie moja drużyna pobiegła? Co tam było w swojej chwili? Pierwsza pomoc się przyda. No. Kenji? Myślisz o tym samym co ja? To by sprawdzić w podołę. Ja myślałem o wysadzeniu tego radaru. A możesz wysadzić jak masz podłogę. A jeden wystarczy. Ubezpieczę cię. Raker też ubezpieczę. Bezpiecznie się czuję. Tam przy tej ciężarówce w dole nie ma kontaktu? Czy to krzak? Nie wiem, zatrzymam się dopiero przy radarze. Ale możliwe, że wróg. Albo krzak. Kurwa, nie wiem. Czekaj. Sami jesteście zasięgi, to dwa kontakty. Potwierdzam, przy stodole są dwa kontakty przy ciężarówce. Dawid, nie wstawaj, okej? Okay? Okej. Okay. Dowódco, prosimy o pozwolenie na ostrzelanie kontaktów. Jest kontakt. Przeładowuj. Przerwać. Przerwać, Daniel. Trzymać, trafieni. Dobra. To się ruszam. I podkładam. Azymut ogień. Jak załatwicie to radar, wracamy do punktu WP. Dobra, chłopaki podłożone, zwijamy się. Założone czy nie? Tak, tak, podłożyłem. Wspaniale. Też tak myślę. Lubię bombę. Ta piękna fala uderzeniowa. Tak, tylko pani tak ustał. Żeby płuca nie rozrywało. Jasne, jasne. No, trzeba otwierać usta. No przecież wiem. No, myślałem, że ten, nie wiem. Nie. Myślałem, że tak zareagowałeś, jakbyś nie wiedział. Mów, kiedy będziesz wysadzał, chcę to zobaczyć. No, chyba teraz. Chyba już wystarczy, nie? Do tego już. Uwaga, wysadzam za 3 sekundy. Nie obrałem wszyscy daleko, jesteśmy. 3, 2, 1, 0. Ach, od razu mi lepiej. Czarna żyła. Ładnie. Mam jeszcze jeden. Czwórka na punkcie, pokry z WP. Ej, to przecież trzeba wrać, tak? Już go ukradli. Na złom. Kogo ukradli na złom? Łaza. Tu stoi.
Belka zgłasza. Nie, Łaza tutaj na płocie stał. Dokładnie w tym miejscu. No się zsunął z Belka zgłasza. Dawajcie, ruszamy. Za mną. W ogóle to dowodzi. A nie, to nie my. Adex? Ale Adex podobno nie żyje. No, to ja nic nie wiem. Nic nam o tym nie wiadomo, jakieś koordynaty, gdzie ta helka? W sumie to mnie o tym niewiele odpowiedzi. No właśnie, liczy się tylko Kenji. Ja mniej więcej wiem, co mam robić. Mhm. Czyli strzelać do wrogów? Tak, w sumie to tak. Jak Kenji zginie, to po prostu pobiegnę i będę strzelał do wszystkiego, co się rusza. Nie, no ale swoich oszczędź. To mi nie płaci pod lufę. A jak się do nas odwrócisz, to co zrobimy? Mamy uciekać? To wtedy, wiesz, my mu sprzedajemy ostrzegawczy strzał w... No, jak się do nas w głowę. W przód głowy, nie w potylicę. Ostrzegawczy strzał cały magazyn w głowę. Tak. Dostaliśmy wiadomość, że jakaś helka się rozbiła, nie wiadomo, czy to nasza, czy nie. W okolicach 134-103 koordynaty. Też sprawdzałeś koordynaty. Nawet oznaczyłem. Flagą. Chociaż nie, źle zaznaczyłem. Teraz dobrze. No, mniej więcej. Jak ktoś potrzebuje odpoczynku, to mówić. Panowie wszyscy cali? Nikt nie jest ranny, nie potrzebuje uzupełnienia płynów? MG chyba był ranny. Tam wiedziałem, że miał krew na mundurze. MG, co z tobą? Cały. Przyjął. Tą krew widziałem, nie mówił, że mu się nic nie stało. To... No, na mnie marudziłeś. Sześciu. Dobra. Ja nie widzę. Nie umiem liczyć. Ej, nie chcesz może jednorazówki? Już mam dość zabawek. Na przykład ładunki wybuchowe. Trochę mi ciężko. Dobra, to daj. Nie, żartuję. Tobie też chyba lekko nie jest. Jak? Tylko 20... 3,5 kilo. Gdzie mi rekreśnik tu? Słyszysz? Tylko 23,5. Ja mam tylko 27,3. Tylko. Co to dla mnie? Nosiłem po 35 i nadążyłem za ekipą. Co ja? No, chudy nie jest. Jakbyśmy się gazem nie mogli wozić, tylko na piechce. No bo tym, no... No kurde, kamazem, co, no, 30 dole. Ural. Wlecie prosto i będzie... Tort kamaz był. Chodź tam, albo chociaż dwoma czołgami. Chociaż. Dobra, w drzewach, stop. Okupujemy się, Dawid? Oczywiście. Co? I moje ograniczone użycie. Co ma ograniczone? Można 3 razy wykopać nimi, później się psują. Kurwa, 2 razy wykopałem. Jak ja już 4 ogry. Co? Ten AT, kto to jest? Który AT? Nasz? To z drugiej drużyny. On biegnie do nas. Cześć, sierżancie. Wykopię. Rozumiem, że Tośka sprawna, a Bakan? A nie, dawno go nie widziałem. Mogę przerwać?
Tak, proszę. Sierżancie, brawo, medal dla waszych ludzi za ostrzał swoich snajperów. Brawo, 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 panowie. A dziękujemy, dziękujemy. Klap, klask, klap, klask. Dobrze. No, podróż się dostali z RPGa, bo żeście mi wkurwili. No to brawo dla ciebie. My też cię lubimy, Klimo. To brawo dla ciebie, szeregowy. Naprawdę brawo. Jakiś prawo się popisał. No fali do nas RPGa, że debil. Ja któremuś z nich posłałem serię z mojego kałasza. Kenji, kto przejął dowodzenie? I dumny jesteś z tego powodu? Nie wiem. No? A mogłeś to przejąć? Nie jestem dumny tylko z tego, że nie trafiłem Krimo. Żeby była organizacja jakaś? Ostrzał, artyleria. Bo operacyjne grupy to tylko my. O kurwa. Blisko. No to nie wiedzą, gdzie my zaczynamy. Północ. Wybuchło na północy. Zerują. Ojojoj. Wy sobie też jakiś punkt ustalcie. Mam tam breaker kop. Jakiś spotter gdzieś niedaleko musi być. Wyznaczę coś, znajdę jakiś punkt spotter, bo za bardzo i będziemy się... Dopiero tu przyszliśmy. Tak, ci tak. Co wyrwał? Nie wiem, ktoś się przewrócił. Ktoś się przewrócił tam pod drzewami, nie wiem. Jeri dostał. Nie, ja się przewróciłem nie? Specjalnie przed wybuchem. Aha. To jednak nie dostał. Dobra. Kurwa. Go. Tam, o nie. To się pobawiliście w piasku. Może wszyscy na radio się zgłoszą. No, cały coś. Grenek, czekaj. Nastr. Na radę. Dawid. Reker. O, świetnie. Wszyscy są. Ostrzał. No, nie słyszę. Nas. Co jest? Znowu. Stójcie. Stop. Lewa. Na rabę gale ci wygięło. Coś tak jest? Welcome folk. To chyba nasi nie walają. Ale do kogo? No właśnie nie wiem, nie widzę. Jednemu z nich posłałem serię, bo tak patrzę. Wiesz, celuje do mnie, wychyla, celuje, wychyla. No to pach, pach, pach. No i odpowiedział. Leci pocisk. Na glebę, na glebę. Dobra, idziemy dalej. Kurwa, no z tym wieżą. Drugi. Pocisk! Coraz bliżej. Za nami bezpośrednio. Może... Chodźmy na górę, tam mamy drzewa jakieś. Drzewa drzewami, ja chcę jakąś osłonę, a nie drzewa. Masz tu kamień. Drzewa, no. No, ty już masz większy. No. Ale my idziemy dalej. No to weź go ze sobą. Dobra, trzymamy się linii drzew. Pomożesz mi? No. Może.
Tak, jak mi go zapakujesz do plecaka, to okej. Okay. Okej. Okay. To druga drużyna żyje? Pocisk? Pocisk? No, ja już mam to w dupie. Kurna, co za spotter. Kolejny. A 10! Pudło! Chodźcie dalej, chyba się nas nie zobaczy. On nas nie musi widzieć. On skosi cały ten las. Mówki nie rzuci na nas. Bym się zdziwił. Bardziej te pociski mnie martwią, co walą na ślepo. Chyba wrócił. Tak, wrócił. Ten dźwięk. Wróciła na środka. Wszystko okej? Tak. Blastera pilnowałem, czy nic mu się nie stanie przy strzale. Mam czas sens tracić pociski na to głowę. Co? No widzę naszych. Zabudowania przed nami, na linii lasu. Gdzie są nasi w ogóle? Przed nami, tam gdzie idę. Tam wtedy w mieście strzelałeś to wzgórze tam, co ten goleś był, nie? Ja też strzelałem, napierdalałem do niego różne. On tam był obok tego, obok czerwonego kontenera takiego, nie? Aha. Prawdopodobnie no jest tam. Strzelaliśmy. Dawaj na sprincie. Idziemy dalej. Czy mamy jakieś wsparcie? Samoloty, śpiewnowce, arterie i to tak. Czołgi, atomówki. Kocyki, pony. I ty mnie rozwaliłeś. Ja to ja dziesiątce mogę z mojej jednorazówy przerąbać. A trafisz? No jak będzie leciał na mnie, to tak. Ciekawe, to szybciej wystrzeli, ty czy on? Ja to te 30mm pociski to na śniadanie zjadam. Będziemy schodzić z tej góry na prawo. Mamy las prawie do miasta, więc skorzystamy z tego. Chodźcie za mną w dół. To my wchodzimy teraz do Liestel? Chyba tak. Po drodze chyba zahaczymy o ten wrak. Tutaj belka do wszystkich, powoli podchodzimy do miasta, żeby mieć w miarę dobry widok, jak najbliżej. Ostrzał. Może z miasta widać budynki pierwsze.
jestem za tobą. Wiem. Stwierdziłem, że tamte cienkie drzewo mnie nie osłoni. Wolę ciebie jako osłona. No właśnie. To jakby z przodu, albo z lewej, z tyłu? Iść. Iść. No, coś. Mi się wydaje, że na wzgórzu, ale nie widzę. Azymut. Stracił przytomność, no skala jest. Tu jest kilka skał. 140? Przyjąłem. Schował się. A nie, leży tam, dobra. Tam widzę albo nieprzytomny, albo pan. Jestem zaraz za tobą. Dobra. Przechodzę. Chyba zdjęty. Słyszysz mnie? Rekra chyba już zdjęty. Dawaj, dawaj, osłaniam cię. Jak nie widać więcej wrogów, to podchodzimy w stronę miasta. No dobra, idźmy, bo drzewo zahaczyłeś. Rekker, osłaniam cię. Tak, już dołączamy. Ale już możemy biec. Gdzie oni są? Gdzieś tu ich widziałem. Za nami widzimy tego. No, no dobra, tu są. Po lewej. Na farmie jest amerykańska baza. Wszystko oznaczone na mapie. Coś leci? Co to? Chyba jakiś śmigłowiec? Herkules? To raczej nie nasze. Jakiś T-130? Kobra, kobra, wroga kobra. O, cie. Będę odmawiam, jesteśmy na east od miasta w lesie. Nie, to radio.
Kobra zawraca. A, ładuj mu. Za daleko i nie mogę namierzyć, nie wiem czemu. Próbuj. Bardzo się schować. Kanek. Wolę trzeba tym razem. I chuj, no cześć, nie mogę go kurwa namierzyć. Może ma jakieś środki przeciw namierzaniu. Chyba odleciał. Nie no, będzie latać na dalej. Amerykanie się wystraszyli. Do czegoś wali. Dobra, to ukryjcie się w krakach i czekamy. Chyba, że mamy AA jeszcze. Możesz mu posłać rakietę. Próbuję, ale nie da się go namierzyć. O chuj chodzi. Dowódcy dodałem jeden marker w mieście, na farmie. Czarny kolor. Dobra, dzięki. A dziesiątka jest na pewno jeszcze, chyba nie mogę wyjść. Tak pięknie leci, aha. A nic nie poradzę. Kobra wali do czegoś. Czyżby? Już myślałem w pewnym momencie, że jej silniki siadły. Zostać w lesie, bo tu mało drzew jest. Jesteśmy w lesie. Gdzie jest? Nie, pobiegło ze mną. Możecie ruszać do tego takiego lasku na zachód. Jesteśmy tam już. Na zachód. No w dół. Raczej tak. Widzisz naszych?
to wróg nas widzi. To tak. Jak walą do nas, to się nie pyta, tylko się strzela. Mamy dawnego Rekker. Podejdziesz tutaj? Położenie to podejdę. Gdzie jesteście? Na końcu. Rzucam biały dym. Potwierdzam, że do was idę. Serce mi wali. Tak? No to już. Morfinka. Ty, morfinka chyba działa w drugą stronę. Ty sobie podałeś morfinkę. No tak. No. To było. To jest epipen. Śmigło. I idzie. Na razie ci nie będę podawał płynu, bo... Bo nie ciekawe. Nasza helka jest prawdopodobnie. Witam Dawida. Ale... Tak jest. Grerek, tak? Tak jest. Przyjechał. Dobra, jak po łatani, to będziemy chodzić po osobą. To ja waliłem. Tam kontakt na drodze, na zymucie. 220 jest nieprzytomny, a możesz wstać. A, tych dwóch, dobra. Jak połatałeś tam naszego MG? Potwierdzam. Jak przyjąłeś? Całą rebelkę będziemy podchodzić. Cel to jest ten rynek czerwony. Ale nie po drugiej stronie ulicy. Go ruszamy. Stajka, podchodzimy do miasta powoli. Dalej. Gdzieś z lewej. No i tylko swojego nie postrzel. Właśnie tak na ramę stoi mi za przednicę. Właśnie, dlatego wołam. Trzyma ten ostrzał. Nie zbliżajcie. Ile on jeszcze takich przelotów będzie robił? Aż mu się skończy amunicja. Kurwa. Zaraz tam nas rozwali. Możemy zabezpieczyć południe tego miasta. Nie przechodźcie przez drogę ani dalej. No dobra, jeszcze na ten dziedziniec można za tą bramą, ale dalej już nie, bo można dostać samolot. Bunkier?
że tam są. A ja bym im tam z jednorazowo przerąbał więcej. Więcej namiotów. Chyba ostrzał? Chyba tak. No nie widzę skąd. Kurde. Przyjął. Czekaj, rzucę ten. Rzuciłeś? Dobra. Ja daję zaporowy. Tam przy namiotach chyba jakieś kontakty są, ale ich nie widzę. Walili do nas. Ja użyję tej jednorazówki, dowódca. Załatam pana. Pojazd na azymucie z mojej pozycji. Kurwa, walam, walam. Reker, lepiej się tam nie wychylać. Od razu walam. Jeszcze morfina by się przydała. Wiadomka. Najpierw to moje krwawienie. Dziesiątka. Nie mogę panu zatamować krwawienia, no. Uwaga, dziesiątka nad miastem. Używam elastiki. O, przestało. Mam rannego, wycofuję. Gdzie morfina? Medyk, potrzebny medyk. Przyjął, gdzie jesteście? Jaki Amerykaniec? Faktycznie. Nie idź tam, Amerykańcy mają. Panowie, gdzie jesteście? Nie idź do nich. Mówię ci, Rekro, i to Amerykańcy chcieli cię wezwać. Teraz się kapnęli, tam stoją na rogu. Nasz nie poznał, że podniósł Amerykańca. Czaisz? Aha. Chciał go łatać. Żebyś ty go połatał. Ja to nawet nie pcham. A gdzie jesteś? Nie jestem w stanie dojść do was. Jak podejdziecie do mnie, to ja wam pomogę. To ty? No, za bandażem. Za ten. Za szyję głowę. Przesuńcie się bardziej. Dawaj, to nie zajmuje dużo czasu. Dobra, idę za dowódcą. Jest. W dziurze tam. Co to nie ma tam? Co to za celownik masz? Dobra. Tak lewy jest dla ciebie, panie. Nie ma okienka na świat. Ty, ktoś tu magazynek ładuje. Aha. No, eliminujemy w ogóle. Siema. No. Słyszę pojazd. To chyba Hamik, w którym akurat siedzę. Możliwe, że to jest Abrams. No, brzmi. Brzmi jak turbina Abramsa. Potwierdzam jak Abrams. Albo Bradley. Zdjęty, stacjonarny KM. Dobra. Panowie, meldować się z góry na dół. Grerek. Szlaban. Tu Dawid potwierdza, Abrams. Na zemucie 260, 80.
potwierdzam, bo na prawo od niego jest Abram za budynkiem. Można go od tyłu rozwalić chyba. Dowódco, mogę podłożyć ładunek pod niego? Potwierdzam. Rozłaniam z budynku. Przyjąłem, będę podchodził. Dowódco, medyk melduje, że muszę przetoczyć jednemu z naszych płyn. Dobra, zajmijcie tym. Na razie wstrzymujemy w tych budynkach. Na linii tych budynków. Tylko nie cofnij. Chowaj się, chowaj się. Abram odjechał. Ja pierdzielę. Wo, nie wychylaj się tam. Tu jest dziura w budynku. Pomiędzy. Nie wychylaj się. No chowaj się na rabek. On napatrzył. Który jest tam masz? Chyba za budynkiem jest, tak, za budynkiem. Tam gdzie poprzednio. Uwaga na tego bramca. Granat rzuciłem, tam też jakieś pojedyncze kontakty były. Mhm. Ciekawe, czy tego BWP można obsadzić. Uważajcie, w tych siatkach mogą być wrogowie. Kurna, już go miałem. Nasz zdjęty, jeden dostał. Dowódca dostał. Dobra, chyba odjechał. Dawaj go tu. Dobra, osłaniam. Czołgu nie ma. To ja go nie mogę ciągnąć nawet. No to już chyba nie żyje. Dowódca zginął. Amunicję wezmę od niego. Wskaźnik laserowy. To już radio musi przenieść, panie. No to dowódca, jeszcze mikrodagro. To nie chowaj jego ciała. Powtórz? Mówię, nie chowaj jego ciała. Jeszcze ma mikrodagro. Dupkę mu widać. No widzę, widzę. Przesuń się. Ja mu puszczę. A, dobra, wylewaj. Grerek, zgłoś. Zgłaszam. Chyba przyjmujesz dowodzenia. Na razie próbuję rozwalić tego bramca. Przyjąłem, że od razu go zabiorę mikrodagra i radio. Czyli radio nie mogę. Jeszcze jeden, sorry.
Też wziąłem rurę. Tak to się robi. Kurde, fajnie. Eliminowany. Panowie, tak to się robi, jednym strzałem. No, tylko problem w tym, że najpierw strzeliłem ja 10. Ja nic nie wziąłem. Moich trzech też nie widziałeś, nie? Narobek ranny. Abrams. Dawaj. To ty? Tak. Dawaj tam, do Dawida. No tu jest fajna wnęka, tu się można schować. Chyba inna drużyna doszła, bo nie? No i zabezpieczyć mi wszystkie te maszyny, upewnić się, że nie ma tutaj żadnych wrogów. Przyjął. Może trochę po fakcie, ale na tym Javelina. Nasz samolot wali do nas. To nie jest możliwe. Nie wiem, co to? Trzeba odwołać lotnictwo, to nasze lotnictwo wali. Kto wziął to radio? Gdzie zginął dowódca? Dowódca zginął na rogu budynku przy wraku Hamvika. To jest południowa część kompleksu. Jestem z tego, no. Czekaj. Belka. Dobra, potrzebujemy medyka, i to poważnie. To cię za mną. O, Wrecker. Potrzebny jesteś tutaj, dla kolegów z Wolka. Co jest? Nie wiem, co jest. Ty, tak? Dawid. Tak. No to wydaje mi się skończył się radioczek. Byłem zajęty z kontaktowaniem się z zwiadem, więc tak żyję, jestem cały. Wrecker? Cały, opatruję chłopaków z walki. Czemu przyjął? Ze zwiadu, nie z walki. Ktoś w końcu nadał tego lotnictwa, żeby nie walili? No, przydało się. To jest zwiad, macie radio? To nadajcie do lotnictwa, żeby na nas nie walili tutaj. Zaraz kogoś zabiją. Zwiad do lotnictwa, nie walcie w miasto, bo nas pozabijacie.
Grerek, złoś? Grerek? Nie rusza się. Walter. Wy coś zrobiliście z tym Abramsem? Tak, rozwaliłem go. Lotnictwo to zwiad, Abrams zniszczony. Grerek, złoś. Idę to sprawdzić. Tam, gdzie ostatni wybuch. Jak coś tutaj znać. Dobra. Grerek, złoś. Kuźwa, co tu się dzieje? No, nic się nie widzę. Tu Ukrainiec. Dawid, co z Grakiem? Nie znalazłem go przy ostatnim miejscu eksplozji. Blaster? Blaster, zgłoś. Gdzieś blastera? Nie, właśnie szukaj. To dziś jeszcze nasi chodzili z drugiej drużyny. Blaster. Zgłaszam, nikogo nie znaleźliśmy. Blaster? Blaster też zaginął. Narawek? Jest. Przyjął. Wróćcie tutaj, gdzie zniszczyliśmy Abramsa. Zamelduj do dowódca, do dowództwa, że zostało nas trzech. Było nas sześciu przed chwilą. Zwiat, twierdzę. Dobra, Dawid i Narabek jeszcze, tak? Ty. Narabek, gdzie jesteś? No za mną był. No, jestem. Więc tylko trzech został. Potwierdzę. Teraz po tym ostrzale to trzech jeszcze, było nas pięciu, nie? Sześciu nas było. Z Wolkiem? Oni gdzieś tu po mieście się kręcili. Tam na południu, na wschód. Was jest dwóch. Was jest trzech, nas jest dwóch, więc nie wiem, może się połączymy jakoś. Dobry pomysł. Kto przedowodzenie, Dawid? Dawid chyba. Co? Jak to ja? O, ty, no jesteś najwyższym stopniem jesteś. Lekarz jest medykiem, to nie może raczej. No dobra, no. Ja zgłaszam. Coś tu jedzie? Nie potwierdzam, ale znajdujemy się... Chyba nasz. Belki. Jest medyk. Jestem. Witajcie. Witam. To jej opy, co tam kurwa do mnie już zaobserwowały. A, dobra, ale chuj. Kończymy tą nierówną walkę. Wycofujemy się, czy co? No. Siadajcie ze mną, pojedziemy do drugiej drużyny, tam słyszałem, że siedzą w tym, przy namiotach tam mają jeść. To sobie podobodziłem.
Jak mi szkoda, Drzwi zamknijcie, zszedł w prawo. Próbuję. Chyba będziesz musiał się zatrzymać. Wypierdalaj znowu. Śmietnik jest. Przepnij. Może go wysadzę. Kralem do środka idziemy. Nie, mówię o tym C4, co mi jeszcze zostało. Oj. Może z buty tam. Ja nie wiem. Gdzie te jeńce? Ktoś potrzebuje medyka? Kto mu strzelił? Kto go zastrzelił? Ja dałem rozkaz. Jeden jest jeszcze w namiocie. Jesteś się jebanym idiotą. Zobacz, kurwa, zobacz jaką ma plagę na ramieniu. Jankas. Tak, no bo Rosjanin, kurwa. Po rośniku jeszcze jeden jest w namiocie, żyje. No, stoi, stoi. O, cześć. Dobra, Jerry. Jest super, dzięki. Dobra, jak coś dowodzicie, to się zróbcie jakiś szereg, czy coś, czy klucze, jakieś podsumowanie. To kurwa teraz nie wiem. Czemu jest zawsze kurwa pod namiotem, no ja pytam. W dwóch szeregu się ustawcie. Prawa do lewej wyrównajcie. Prawa do lewej. W dwóch szeregu Krivo, Hohi, przejdźcie tam. Jerry. O jednego. O, pięknie. Robi ktoś zdjęcie czy nie? A jak nie to... Ci z przodu niech klękną. Klękajcie. Cheese. Cheese. Dajcie mi jeszcze coś wysadzić. Dobra, jest zdjęcie. Wysadź się sam. Mogłeś wysadzić te pojazdy tam na końcu? No chyba nie. Tak, tak. Piękne. Dobrze.